najlepsza definicja świętości, jaką kiedykolwiek przeczytałem. To definicja, którą sformułował jeden z moich uczniów prawie 30 lat temu na lekcji katechezy. Otóż powiedział: świętym jest mój kolega Paweł. Po pierwsze dlatego, że co niedzielę chodzi do kościoła, po drugie dlatego, że zawsze daje odpisać, a po trzecie dlatego, że kiedy Wojtek mnie bije, to tylko on mnie broni. Znakomita definicja. Święty związany z Bogiem. Świętość pochodzi od Boga. Święty to człowiek. Ktoś, kto jest ludzki, zawsze daje odpisać. I święty to jest również ktoś, kto ma w sobie szczyptę heroizmu. Bo ów Paweł, o którym była mowa, to był taki malutki, herlawy blondynek. A Wojtek, o którym pisano, przypominał średniej klasy lodówkę z zamrażarką. A zatem jesteśmy święci. Pozwólmy sobie być święci. A co to jest świętość? Bóg, bycie człowiekiem i heroizm w imię miłości.